Screenball to łatwa gra. Wrzucasz puszkę do kosza przeciwnika. Pudło. Po grze zjadamy anszła? Nie, czy Marvin Hagler po walce zjada spodenki? Kto wyrzucił czyste pranie na podłogę? Brian. Alf mi kazał, mieliśmy grać w screenball. Nieładnie jest donosić na przyjaciół. Co to jest screenball? Zamiast opowiadać, pokażę ci. To obraz za $1000. Pewnie wygląda na tandetę z powodu rany. Ciągle coś psujesz. Jeśli to się zdarzy jeszcze raz, zamieszkasz w garażu. Od dziś będę traktował ten dom jak swój. Dom należy do mnie i niczego już nie psuj. Tandet na ramę. Mam nadzieję, że da się go naprawić. Uwaga! Witam Was, kosmiczny Alfero, Mikołaj Sebastian Rozbicki. Jak już wspominałem nieraz w moich audycjach, jestem kosmicznym kosmitą, który śledzi, ale też Polakiem przede wszystkim, który śledzi te wszystkie wydarzenia krajowe i światowe ze swojej kryjówki domowej. No oczywiście teraz tematem numer jeden będą wybory prezydenckie. Przed Wami twarze tych, którzy ubiegają się. Nie wiem, czy wszyscy nam zbiorą te podpisiki, bo ciężko to, ciężko. Ale te główne partie jakoś zawsze dziwnym trafem mają, a ja widzę, jak ciężko zbieranie idzie. Ale uwaga, dobra wiadomość, w sumie dla mnie, jeszcze to uzasadnię. Korwin-Mikke dostał, znaczy zebrał już tam ponad chyba 200 tysięcy podpisów, już się zarejestrował, także nie będzie możliwości już go wyeliminowania z tej gry. Bardzo szybko mu to poszło i sprawnie. Nasi kandydaci się prężą, mamy tutaj wiele przykładów. Ja tam bym, szkoda, ubolewam, że nie, taki jeden nie startuje. Bardzo mi się podobał jego program, kiełbasa, browary, inne towary. Nasz kandydat na prezydenta, pewny kandydat, no właśnie, szkoda, że nie ma takich billboardów. Powiedzcie sami szczerze, czy w ramach protestu wobec tego zakłamania tej tandety obłudy nie zagłosowalibyście, gdyby taki ktoś startował? Dla samego faktu, żeby dać żółtą kartkę, żeby wyśmiać ten cały system, tą pustkę intelektualną, która jest, no ja bym, powiem szczerze, na Ferdynanda Kiwskiego zagłosował. Tu jest wypowiedź pani Ogórek, jednej z kandydatek, nie wiem, właściwie lewica wystawia, ale czy ona jest lewicowa, to ja nie wiem nawet, czy ona wie dokładnie, co to jest lewica. Jedno z bardzo szczegółowych pytań od jednego z uczestników, jakby, no, ona sobie wyszła na ulicę i jest bardzo wyczerpująca odpowiedź. Ja już to puszczałem, ale chcę to wypromować. Dziękujemy. Program z Federacją Rosyjską by pani prowadziła, żeby nasi rolnicy, sadownicy mieli zbyt. Zawsze trzeba rozmawiać. Trzeba rozmawiać. Dziękujemy bardzo. No, zawsze trzeba rozmawiać. Proszę Państwa! To jest hardcore polski matrix polityczny. To jest coś niesamowitego. Kobieta, która nie ma zielonego pojęcia w ogóle o czymkolwiek, idzie do ludzi. Ja bym się wstydził w ogóle tak odpowiedzieć. No przecież to jest tak, jakby powiedzieć normalnie, nie wiem, brakuje mi słów w ogóle, co to w ogóle jest. Idzie do człowieka i zadaje jakieś pytanie o politykę rolną, o kontakty.
bilateralne z Rosją, o tych układach ekonomicznych, które, na których jakby traci polski, szczególnie rolnik, polski wytwórca na handlu ze wschodem poprzez te polityczne teraz zawirowania, właściwie można powiedzieć prawie, że wojenne. Pani Magdalena Ogórek była w stanie wydusić z siebie tylko tyle, że zawsze trzeba rozmawiać. No to jest taka oczywista oczywistość. I proszę Państwa, dla mnie to jest kompletnie żałosne. To, co mówię od wielu lat jako kosmitarze, u Was to zząbienie postępuje intelektualne Waszych pseudoelit i będzie to jeszcze bardziej postępować. Jak Wy nie wybierzecie w końcu jakiegoś sensownego kandydata, to będzie jedna wielka mizeria i zupa górkowa, no. To jest jedna z reprezentantek, ale najlepszy jest pan Bronisław Komorowski, który teraz powołał smerfy do życia. Jedzie Bronek. Nasz prezydent. Wybierz zgodę na korupcję i bezpieczeństwo elit PRL. Na lepsze. Kto tego nie dostrzega, ten po prostu chyba nie chce widzieć. Jest taka kategoria ludzi, takich powiedział mnie, pewnie Państwo oglądacie moje dzieci, a i wnuki teraz też oglądają jakieś filmy o smerfach. Jest taki smerf Maruda, który ciągle ma ludzi. Ciągle mówi, że coś jest nie tak, że coś jest najgorsze, coś jest najsłabsze, coś w Polsce idzie nie tak. A jednocześnie gdzieś w nas tkwi głębokie przekonanie, że właśnie jest naj. To znaczy nie to, że wszystko jest rozwiązane, nie to, że wszystko jest super, znakomicie, ale coś jest naj, coś się udało i z czegoś warto być dumnym. Mamy wielkie zadanie przed sobą, żeby Polski nie oddać, tak powiem, we władanie smerfa Marudy. To jak on jest smerf Maruda, to ty jesteś chyba smerf Ważniak, albo nie wiem, jeszcze ten taki był, co chyba niedowidział za bardzo. Proszę Państwa, no on potrafi, to jest człowiek w niebywałych zdolnościach, potrafi mówić godzinę o niczym. Po prostu można równie dobrze serię przypadkowych, wiecie, są takie nawet przemówienia dla każdego, można to zużyć, takie przemówienie z takich sloganów, które będzie dobre na każdą okazję, na pogrzeb, na urodziny, na każdą wypowiedź polityczną także. Oczywiście tam z małymi modyfikacjami, parę wariantów jest. No po prostu ludzie, no dajcie spokój. On powołał smerfy do polityki. Niesamowity człowiek. Czy ten Bronek nie ma wstydu? Przecież on kompletnie nie wie, co się w ogóle dzieje w kraju. Że to jest kompletna pustka intelektualna. Człowieku, co ty w ogóle tam robisz na tej pozycji w ogóle? Co ty, ty przewodzisz narodowi polskiemu? Jak ty nas traktujesz? Wszyscy ci, którzy widzą po prostu fakty o tym, że 2 miliony ludzi wyjechało z kraju, że gospodarka umiera, że nasz kraj się w ogóle nie liczy w Europie, że stadiony przeciekają, a są budowane najdłużej na świecie, że dróg wcale i wielkich inwestycji super, żeby uruchomić normalny transport naszymi autami nie ma. Polacy zarabiają coraz gorzej, kryzys jest coraz większy, pracować muszą coraz dłużej. A podatkowo jeszcze podpisuje pan ustawę pozwalającą na GMO w naszym kraju. No, panie Komorowski, wstydu oszczędź, kończ już pan tą kampanię, bo z każdym dniem tej kampanii obrażać pan będzie tylko Polaków. Tych, którzy widzą, tych, którzy myślą. No jeżeli wam wystarczy te parę sloganów, żeby na niego zagłosować, to powiem wam szczerze, pamiętajcie, ile on zarabia i co ta funkcja teoretycznie przynajmniej powinna... To przecież on jeździ i nam robi takie przemówienia też do innych. Już nie mówię o kaszalotach, o smerfach, o rozporkach zapinanych w Poznaniu i o innych rzeczach, które już zdążył podczas tej kampanii naprodukować. Masakra normalnie. Serio, no to co się dzieje w kraju, to jest pustka intelektualna. Ja już wiele razy też pokazywałem wam i mówiłem o tym dinozaurowym... O dinozaurowych elitach poperelowskich, trzecioerpowskich, które wymierają i które po prostu nie mają już co nam zaprezentować kompletnie. Ci ludzie się bawili naszym kosztem, rządzili tym krajem, bawili się, zadłużyli kraj. Najbardziej nierentowne przedsiębiorstwo w tym kraju to rząd nasz. No ja myślę, że w końcu, mam nadzieję, Polacy zrozumieją, że przychodzi czas na rozliczenia, bo cała ta kampania to jest jedno wielkie nieporozumienie. Pan Jarubas, nie wiem co to za koleś w ogóle, startuje tylko żeby startować, żeby PSL coś tam miał. Kto tam jeszcze jest? No pan Braun, no w sumie ciekawa postać. Tutaj także Marian Kowalski, no w sumie ciekawa postać. Ja swego czasu, bo jeśli chodzi o głosowanie, muszę tu wyjaśnić, jeżeli chodzi o głosowanie. Ja przez jakiś czas kompletnie, ponieważ uznawałem, że jakiekolwiek głosowanie wspiera ten system,
Unikałem wyborów. Nie wiem, to już było ładnych parę latek, kiedy w ogóle stwierdzałem, że wycofuję się z tego, bo to jest wszystko ustawione, ale z drugiej strony patrząc na to, jaka jest sytuacja i że te instrumenty jednak polityczne można wykorzystać, żeby się przepchać i w tych mediach głównego nurtu powiedzieć coś sensownego, uznałem, że warto, póki ja nie mogę jeszcze startować na prezydenta, bo moja kampania jest dosyć długa, odliczona na parę lat, żeby to było spektakularne zwycięstwo, no to z tych wszystkich kandydatów, nie wspominam, że pani Grodzkiej, bo to, no, czy panu, pani Grodzkiej teraz, to w ogóle wiecie, nie? To nawet, no fajny Matrix. Paliko, no też fajny Matrix, nie? Komor to już powiedziałem, pan Duda, no to jest ciekawszy Matrix, nie? Nawet taki w miarę niby, bo zawsze przeciw Platformie, to już jest jakiś plus, nie? Że oni jednak widzą te pewne rzeczy, ale z drugiej strony tak kochają USA, że dajcie spokój. No, pan Marian Kowalski, ciekawa postać. No i nie ma tu jeszcze pana Kukiza, nie mogę znaleźć. W każdym razie Korwin-Mikke jest i muszę powiedzieć, że w tych wyborach postanawiam zagłosować na Janusza Korwina-Mikke. To jest moja osobista decyzja. Poprzez kanał Czasu Przebudzenia Telewizji Nowego Świata, oczywiście oprócz innych informacji o innych kandydatach, zamierzam wypowiadać się w tym temacie jasno. Dlaczego? Dlatego, że to jest jedyna partia czy organizacja, bo znam tych chłopaków, w której możesz zachować siebie, swoje poglądy, swoje unikalne postrzeganie rzeczywistości, życia i przede wszystkim łączy nas umiłowanie wolności, odpowiedzialności i takich faktycznie najwyższych cnót w życiu człowieka. Czegoś więcej niż tej paplaniny, że trzeba rozmawiać. Trzeba zawsze rozmawiać, nie załatwiajmy tego na ulicy. No, a potem oni w ogóle nie rozmawiają, to jest najciekawsze. To jest ten cały eurosocjalistyczny raj, który nam próbowano budować i to jest jedyny człowiek, który od 20 lat cały czas mówił o tym i jak jest, wcale nie zyskiwał, był wyśmiewany, był zrobiony z niego, jest robiony za idiotę, tak, no po prostu, a mówi najrozsądniejsze rzeczy z tych wszystkich kandydatów. Nie ze wszystkim się oczywiście zgadzam. Ale sobie pomyślałem tak, jak oni i tak fałszują te wybory, to chociaż im utrudnię i będą musieli zrobić już taki kolejny przewał, że ludzie się w końcu wkurzą. Więc tak czy siak, mój głos jest głosem na Korwina-Mikke za to, że w wielu kwestiach, które są mi bliskie, a więc także i przede wszystkim wolności, w tym, żeby państwo się nie wmuszało mi, ile szczepionek muszę dać mojemu dziecku, żeby państwo dało mi możliwość działalności gospodarczej bez biurokracji, bez tych wszystkich akcyzów, VAT-ów i podatków, to znacznie umożliwiło moje zdolności pracy. Także przeliczam to także czysto egoistycznie, ale wiem, że dla wielu Polaków byłoby to także bardzo dobre. Uwolnienie nas z tej biurokratycznej pętli. To jeszcze jak to zrobić, to jest inna kwestia. Ale on i tak sam nic nie przewali tak mocno. Natomiast może poruszyć tematy, może dużo zrobić i może parę ciekawych ustaw przepchać przez Sejm, jeśli będzie dobrym prezydentem i chce mu dać szansę. Więc to jest wyjątkowa sytuacja. Pośród tych wszystkich kandydatów jeszcze jest pan Paweł Kukiz. Jego też chciałbym wesprzeć w jakiś sposób, no ale głos mam tylko jeden. Jego bym chciał wesprzeć medialnie, bo uważam, że koleś się postawił systemowi, zaryzykował swoje życie i karierę. Dlatego o co bym jeszcze apelował? Ludzie, nie wierzcie w te pierdolone sondaże. To jest sondażokracja czy demokracja? Do cholery jasnej, te sondaże mają ustawić dwóch kandydatów, pośród których najlepiej jest wybrać, bo oboje są właściwie znani i prowadzą jakąś taką politykę, zaraz zostaną wpisani w ten cały Matrix, bo nie można, bo stabilność, bo to i PiS się ulegnie i będzie tak niby jedną nogą poza systemem, a jedną dalej będzie w systemie, bo będzie można obsadzać znowu. Nie wierzę w to po prostu. Z tych wszystkich kandydatów realną zmianę, jakąkolwiek zmianę myślenia, mówienia i zachowania i inicjatyw także prawnych, poszerzenia sfery swobód obywatelskich, praw obywatelskich, wolności. To jest jedyny obywatelski kandydat. Jego struktura, jego partia zbudowana jest z młodych ludzi, aktywistów, którzy po prostu czują ten przekaz, robią to często osobiście oddolnie i skutecznie. Także to jest coś nowego, to jest coś innego. I także Paweł Kukiz, także ci inni kandydaci, którzy by wnosili. Ja oczywiście wspieram te wszystkie nazwiska, które wymienię, nawet i widziałem, Marian Kowalski jest ciekawą postacią, nawet pan Braun jest ciekawą postacią pod pewnymi względami. Ale Janusz Korwin-Mikke ma to do siebie, że jest nieustępliwy, jest twardy, jest konsekwentny i przede wszystkim wolność, wolność, wolność. To naprawdę jest coś ważnego i tu ten zbiór wolności, ten zbiór wartości, przepraszam, ideałów jest ze mną spójny, dlatego ja zrobię tyle, tak, a wy oczywiście zrobicie, jak będziecie sobie uważać. Tylko ja osobiście bym was prosił, jeżeli chcecie głosować,
to wspierajcie tych kandydatów niezależnych, tych, którzy chcą coś zmienić, którzy są nowi, nie nasiąkli tymi treściami. Mówią inaczej niż ten cały Matrix, to jest tylko moja osobista prośba, czy no prośba w sumie jako Polak, jako Polaka, żeby wreszcie ruszyć się i zrobić jakiś sensowny ruch, jakąś zmianę, bo cała reszta to jest pic na wodę, fotomontaż, żadnych zmian realnych by nie było. Zawsze będą wam mówić, że trzeba rozmawiać, no. No to będziecie z nimi rozmawiać, ciekawe jak się dopchacie po kampanii wyborczej. Na razie, cześć. Space. There will be